Thank you.
nogi. Szymon, patrz pod nogi. Thank you.
Na drugim kresowym festiwalu orkiestr dętych wystąpią za chwilę przed Państwem najlepsze formacje w powiecie. Poproszę organizatorów, burmistrza Tarnogrodu Pawła Deca i dyrektor Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury Renatę Ćwik. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dodam tylko, że nie tylko z powiatu biłgorajskiego, ale powiatu zamojskiego oraz sąsiedniego Podkarpacia. Wielkie brawa! Powiem tak, marzenie naszego kapelmistrza Tarnogrodzkiej Orkiestry Dętej, pana Grzegorza Steinmillera, spełniło się, bo możemy się dzisiaj spotkać po raz drugi i cieszę się bardzo, że Tarnogrodzki Rynek będzie dzisiaj rozbrzmiewał muzyką orkiestrową. O oficjalne otwarcie naszego festiwalu poproszę burmistrza Tarnogrodu, pana Pawła Deca. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mówię to z wielką przyjemnością, bo już na drugim kresowym naszym przeglądzie orkiestr. Wiem na pewno, że za rok będzie trzeci. Ale szanowni Państwo, dzisiaj też jest taki wyjątkowy dzień w Tarnogrodzie, ale nie tylko w Tarnogrodzie.
czerwcu i w lipcu 1943 roku Niemcy postanowili naszą Lubelszczyznę zmienić. Postanowili ją wysiedlić, nas Polaków, aby tutaj mogli żyć Niemcy, a myśmy mieli być tylko ich parobkami. I dzisiaj właśnie obchodziliśmy w Tarnogrodzie 80. rocznicę wysiedlenia naszej miejscowości. Dlatego bardzo bym prosił Państwa, abyśmy się na chwilkę zatrzymali, abyśmy wspomnieli tych wszystkich, którzy ucierpieli, którzy zginęli podczas tej okrutnego wysiedlenia. Także proszę Państwa o powstanie i uczcijmy ich wszystkich minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Piękny nasz Tarnogród, piękne nasze miasteczko, piękna muzyka dzisiaj będzie nam umilała czas, ale żeby nie przedłużać, bo dzisiaj to są główni bohaterowie, których bardzo serdecznie witam na naszej gościnnej ziemi. I mogę to już powiedzieć oficjalnie, że drugi kresowy festiwal Orkiestr Dętych w Tarnogrodzie uważam za otwarty. Orkiestry mogą się rozejść. Za chwilę zaprosimy na koncert Tarnogrodzkiej Orkiestry Dętej. A ja mam
Usłyszycie Państwo koncert Tarnogrodzkiej Orkiestry Dętej. Ma ona bardzo długą i bogatą historię. Za 3 lata będzie obchodziła jubileusz 100-lecia istnienia. W formacji grają młodzi ludzie z terenu miasta, gminy i powiatu. W ramach orkiestry prowadzone są zajęcia nauki gry na instrumentach dętych blaszanych i drewnianych. Tygodniowe zajęcia prowadzone są w 3 blokach. Próba sekcji instrumentów blaszanych, instrumentów drewnianych oraz całej orkiestry. Na zajęciach grupowych rozczytywany jest materiał nutowy. Podczas próby całej orkiestry jest on zgrywany ze zwróceniem szczególnej uwagi na strojenie, tempo i ogólny wyraz artystyczny. Orkiestra uświetnia występami uroczystości państwowe i kościelne. Bierze udział w przeglądach i konkursowych prezentacjach orkiestr dętych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Jest zapraszana na okolicznościowe koncerty odbywające się na terenie województwa lubelskiego i poza jego granicami. Ma w repertuarze pieśni kościelne i patriotyczne, muzykę rozrywkową, klasyczną, utwory marszowe, koncertowe, swingowe. Kapelmistrzami orkiestry byli Antoni Korniak, Czesław Lizio, Wojciech Baszkiewicz, Wiesław Buliński, Wojciech Fus, Zbigniew Biliński. Od 2017 roku funkcję tę pełni Grzegorz Steinmiller. A w wykonaniu Tarnogrodzkiej Orkiestry Dętej usłyszycie Państwo muzykę z filmu Janosik, aranżacja Bartłomiej Szułkowski, Queen in Concert, aranżacja Jay Bocock, Abba in Concert, aranżacja Heinz Brigel, Santana a Portrait, aranżacja Giancarlo Gazzani i Parade of Glory, aranżacja Heinz Brigel. Zapraszamy. Thank you.
bardzo, Orkiestrze Starnogrodu. Wielkie brawa dla muzyków. Wielkie brawa jeszcze raz. Wielkie brawa dla kapelmistrza Grzegorza Steinmillera. Proszę pana burmistrza o wręczenie dyplomu. Wielkie brawa, proszę państwa. Dziękujemy bardzo Tarnogrodzkiej Orkiestrze Dętej. Teraz przygotowuje się orkiestra z Obrzy. W przerwach między koncertami głośniej, a podczas koncertów ciszej, dzieci bawią się z animatorkami z Lubaczowa, Anią i Zuzią. Agnieszka Steinmiller zaprasza dzieci do malowania twarzy. Zachęcamy państwa do odwiedzania stoisk, które pełne są smakołyków. Na stoiska zapraszają koła gospodyń wiejskich. Koło gospodyń wiejskich Zamszanki z Zamku, koło gospodyń wiejskich Sołectwo Różaniec I, koło gospodyń wiejskich Wólczanki z Wólki Bliskiej i Klub Kobiet Aktywnych z Tarnogrodu. Również na swoje stoisko zaprasza Złota Nitka i eksploratorzy na stoisko i do zabawy z wykrywaczem metalu i zaprasza również Ochotnicza Straż Pożarna. Poczekamy chwilę, żeby przygotowała się orkiestra z Obrzy. I zapraszam wszystkie dzieciaki do kącika animatora. Mamy tutaj mnóstwo dziewczyn i pań, które malują twarze, robią tatuaże. A w tym momencie rozgrywa się prawie bo wojna na balony wodne. Zapraszam, kto chce sobie napompować jeszcze wodą balona, to tutaj, bo za chwilę będzie akcja. Mamy mnóstwo fajnych rzeczy. Zapraszamy tutaj do nas. Thank you.
Zapraszamy na koncert Orkiestry Dętej z Oprzy. Orkiestra istnieje od 2006 roku. Jej członkami są w większości muzycy amatorzy mieszkający w gminie Oprza oraz w sąsiadujących z nią miejscowościach. Nad sprawami organizacyjnymi czuwa Gminny Ośrodek Kultury w Oprzy, który wraz z lokalnymi stowarzyszeniami oraz miejscową ochotniczą strażą pożarną stara się zapewnić odpowiednie warunki do pracy muzykom i kapelmistrzowi. A jeśli już o kapelmistrzach mowa, to należy wspomnieć o panu Wojciechu Paszkiewiczu, który jest muzycznym twórcą Oprzańskiej Orkiestry. Sam wykształcił większość muzyków i przez 10 lat z wielkim zaangażowaniem prowadził orkiestrę, dbając o jej wysoki poziom artystyczny. Od 2017 roku obowiązki kapelmistrza sprawuje Michał Giza. Orkiestra Dęta z Oprzy aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym swojej gminy, uświetniając muzyką coroczne lokalne uroczystości oraz święta kościelne. Jest też często zapraszana przez mniej lub bardziej odległe od Oprzy miejscowości, w których nie ma tego typu zespołu, by zagrać na ich święcie, takim jak Dożynki czy Dzień Strażaka. Orkiestra z Oprzy występuje też podczas konkursów i festiwali, niejednokrotnie odnosząc większe i mniejsze sukcesy na różnym szczeblu powiatowym, międzypowiatowym, wojewódzkim czy ogólnopolskim. Oprzańscy muzycy grali również za granicami naszego kraju, zawsze będąc ciepło odbierani przez publiczność i organizatorów imprez. Repertuar orkiestry jest zróżnicowany, tak by można było go wykorzystać podczas różnego rodzaju uroczystości. Począwszy od pieśni kościelnych, żałobnych, marszów, utworów estradowych i popularnych melodii, po dzieła takich mistrzów jak Wolfgang Amadeusz Mozart czy Fryderyk Chopin. Dzisiaj usłyszycie Państwo Ułański Szyk, Just a Gigolo, The Great Pretender, Yellow River, Jane's Last Golden Hits. Zapraszamy. Thank you.
zapraszam w tym momencie na bitwę, na balony wodne. Zapraszam, kto jest chętny, tutaj do mnie. Bierzemy po jednym balonie na razie, po jednym, żeby starczyło dla każdego. I słuchajcie, chłopaki idą na lewo. Thank you.
dziękujemy Orkiestrze Dętej z Oprzy. Wielkie brawa. Wielkie brawa. Prosimy o wręczenie dyplomu. Proszę jeszcze chwilkę poczekać. Proszę Państwa, wielkie brawa, w pełni zasłużone. Właśnie. Dziękujemy bardzo Orkiestrze Dętej z Oprzy. Dziękujemy bardzo kapelmistrzowi Michałowi Gizie. Przygotowuje się orkiestra z Majdanu Sieniawskiego, a my zapraszamy teraz do konkursu Kresowe Smaki. Otóż zgromadzone koła gospodyń zostały zaproszone przez organizatorów do udziału w konkursie kulinarnym Kresowe Smaki. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu tradycyjnej potrawy kresowej, regionalnej, z produktów lokalnych we współczesnej odsłonie. Zapraszamy do komisji konkursowej burmistrza Tarnogrodu Pawła Deca, dyrektor Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury Renatę Ćwik. Zapraszamy tutaj na chwilę pod scenę reprezentantkę każdego koła gospodyń wiejskich biorących udział w konkursie. Z tym, że reprezentantki kół nie będą mogły przyznawać punktów swoim kołom. Każdy członek jury będzie oceniał smak w skali od 1 do 10 punktów, połączenie tradycji z nowoczesnością w skali od 1 do 5, sposób podania i prezentacji potrawy w skali od 1 do 5. A co przygotowały panie z KGW? Otóż KGW Zamszanki z zamku przygotowały kurdybały. Są to kluski z gotowanych ziemniaków i surowych, startych, obciśniętych ziemniaków. W środku mają farsz z ziemniaków gotowanych, podsmażanej słoninki z cebulką i białym serem. Kurdybały gotujemy w osolonej wodzie i podajemy ze zsiadłym mlekiem i skwareczkami. KGW Sołectwo Różaniec pierwszy w Różańcu przygotowało barszcz ukraiński. Potrawa pochodzi z kuchni chłopskiej, gotowana z buraków, kapusty, marchewki, pietruszki, pora, ziemniaków, fasoli, przecieru pomidorowego, śmietana i przyprawy. KGW Wólczanki przygotowały pierogi z jagodami i truskawkami, podane ze śmietaną i niespodzianką. Wszystko to z własnych zasobów. KGW w Tarnogrodzie, Klub Kobiet Aktywnych, przygotował tarnogrodzki chłodniczek, jedynego w świecie miasta z Muzeum Nożyczek. Składniki: buraczki, rzodkiewka, ogórek zielony, papryka, szczypior, młoda cebulka, koper, kefir, jogurt naturalny, śmietana, olej tarnogrodzki, przyprawy, podawany z jajkiem na twardo. W trakcie kolejnego koncertu reprezentanci jury będą odwiedzać stoiska kół i degustować i oceniać te potrawy. Nie wiem. Zapraszamy jeszcze panie z koła z Tarnogrodu. Z koła z Różańca zapraszamy jedną panią. I z Wólki Biskiej zapraszamy jedną reprezentantkę. Jest pani z Różańca, jeszcze Tarnogród i Wólka Biska. Czekamy. Zapraszamy panią tutaj. Czy mamy reprezentantkę z Tarnogrodu? Możecie pasywnego delegować. Zapraszamy reprezentantkę koła z Tarnogrodu i reprezentantkę koła z Wólki Biskiej. Czy członkini koła z Wólki Biskiej, któraś mogłaby się tutaj zgłosić do nas?
KGW Wólczanki, halo. Zapraszamy reprezentantkę KGW Wólczanki. Zapraszamy na koncert Orkiestry Dętej OSP Majdan Sieniawski. Orkiestra została założona w 2012 roku z inicjatywy Zdzisława Sęka, naczelnika miejscowej jednostki OSP. Muzycy orkiestry to przede wszystkim dzieci i młodzież z terenu gminy Adamówka, w zdecydowanej większości bez profesjonalnego przygotowania muzycznego. Orkiestra początkowo uświetniała lokalne uroczystości strażackie, religijne i patriotyczne. Od 2018 roku zaczęła koncertować również poza terenem gminy Adamówka, między innymi na Jasnej Górze, w Licheniu, Suchowoli, Kalwarii Pacławskiej, Herbach oraz za granicą, dwukrotnie na Litwie w 2018 i 2019 roku. Do największych sukcesów orkiestry należy zdobycie srebrnego dyplomu na 6. Rzeszowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w 2019 roku oraz zajęcie 1. miejsca w kategorii orkiestr na 5. Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Pacławskiej w 2020 roku. Od 2017 roku funkcję kapelmistrza sprawuje Michał Rydzik, a usłyszymy w wykonaniu orkiestry Marsz Serce w plecaku, Guantanamera, Meet the Beatles, Obój Gabriela, tutaj ważne, solo na saksofonie altowym Jakub Łata, Mars ze suity symfonicznej Planety, Despacito i Marsz Golden Sun. Zapraszamy.
Kali. Thank you.
Thank you.
Dziękujemy orkiestrze z Majdanu Siejawskiego. Wielkie brawa jeszcze raz. Pan burmistrz wręczy dyplom. Bardzo dziękujemy kapelmistrzowi Michałowi Rydzikowi. Szanowni Państwo, jeszcze raz niech nasze brawa będą proporcjonalne do wielkości tej orkiestry, do ilości członków. Brawa! Bardzo dziękujemy. Przygotowuje się orkiestra ze Zwierzyńca, a ja przypominam, że czekają na Państwa koła gospodyń wiejskich, zamszanki z zamku, sołectwo Różaniec pierwszy z Różańca, wólczanki z Wólki Bliskiej i klub kobiet aktywnych z Tarnogrodu. Zachęcamy do spróbowania dań konkursowych. Tarnogrod chłodniczka, pierogów z niespodzianką, barszczu ukraińskiego i kurdy bałów. Czekają też na Państwa stoiska Złotej Nitki i eksploratorów, strażacy, animatorki na dzieci. Mamy stoisko z malowaniem twarzy, także bardzo, bardzo zachęcam do korzystania z tych wszystkich atrakcji i za parę minut koncert orkiestry ze Zwierzyńca. Myślę, że to nie Thank you.
Za chwilę wystąpi przed Państwem Orkiestra Dęta ze Zwierzyńca. Działa od 2017 roku pod kierownictwem kapelmistrza Mariusza Czochry. Zrzesza młodzież i starsze pokolenia, uczniów szkół muzycznych i doświadczonych muzyków. Nie tylko z gminy Zwierzyniec, ale też z gmin sąsiednich Tereszpola, Szczebrzeszyna, Radecznicy. Występuje podczas uroczystości gminnych i kościelnych. Ma w repertuarze pieśni patriotyczne, religijne, utwory marszowe i muzykę rozrywkową. Dzisiaj Zwierzyniecka Orkiestra Dęta zaprezentuje następujące utwory. Swing Safari, wiązankę pieśni żołnierskich, W malowanym dzbanku, Jak rozpętałem II wojnę światową. Zapraszamy. Thank you.
przyjechać, to co? Wracamy. Orkiestrze Dętej. Poprosimy pana burmistrza o wręczenie dyplomu. Wielkie brawa, proszę państwa, dla muzyków. Wielkie brawa dla kapelmistrza Mariusza Czochry. Dziękujemy bardzo. Przygotowuje się Biłgorajska Orkiestra Dęta imienia Czesława Nizio. Thank you.
Przed Państwem Biłgorajska Orkiestra Dęta imienia Czesława Nizio. Powstała w 1921 roku pod patronatem Straży Pożarnej. W 1974 roku zespół kontynuował działalność przy Biłgorajskim Domu Kultury pod dyrekcją Czesława Nizio, który prowadził orkiestrę niemal 30 lat. Podczas jego kadencji zespół znacząco rozwinął się na wielu płaszczyznach. Po śmierci swego wieloletniego dyrygenta w 2003 roku orkiestra przyjęła jego imię, a pałeczkę dyrygencką po bracie przejął Henryk Nizio. Od 2019 roku z orkiestrą pracuje Paweł Stelmach. Zespół działa pod skrzydłami Biłgorajskiego Centrum Kultury, zrzeszając w swych szeregach muzyków amatorów w różnym wieku. W 2021 roku zespół świętował stulecie działalności. Usłyszycie Państwo następujące utwory. Abba Gold, Espania Cani, Happy, Don't Stop Me Now, The Blues Brothers Review. Zapraszamy. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Dziękujemy orkiestrze z Biłgoraja. Prosimy burmistrza o wręczenie dyplomu. Wielkie brawa, proszę państwa. Nie żałujcie braw. Wielkie brawa dla orkiestry. Wielkie brawa dla kapelmistrza Pawła Stelmacha.
przygotowuje się orkiestra z Biszczy i mamy, proszę Państwa, wyniki konkursu kulinarnego Kresowe Smaki. Za chwilę burmistrz Tarnogrodu Paweł Dec i dyrektorka Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury wręczą nagrodę. Wręczą również upominki i dyplomy wszystkim biorącym udział w konkursie kołom. Więc zapraszam. Zapraszamy. Są już reprezentanci. Mamy reprezentantki z Tarnogrodu, widzę z Różańca, z Zamku i jeszcze a są też reprezentantki Wólczanek. Zapraszamy. Szanowni Państwo, ogłaszam wyniki konkursu. Wygrały kurdybały. Wielkie brawa. Nagroda wędruje do KGW Zamszanki w Zamku. Przypominam, że kurdybały to kluski z gotowanych ziemniaków i surowych, startych, odciśniętych ziemniaków. W środku mają farsz z ziemniaków gotowanych, podsmażonej słoninki z cebulką i białym serem. Gotowane są w osolonej wodzie i podawane ze zsiadłym mlekiem i skwareczkami. Ale oczywiście mamy dyplomy za udział dla wszystkich kół i upominki. Wielkie brawa dla wszystkich pań, które brały udział w konkursie, które przygotowały te smakowitości. Oczywiście zapraszają jeszcze na stoiska. Można jeszcze pewnie niektórych popróbować, chociaż nie wiem. Pamiątkowe zdjęcie. Wielkie brawa i za chwilę wystąpi Państwem Gminna Orkiestra Dęta Złota Nuta w Biszczy. Jeszcze kilka minut. Gminna Orkiestra Dęta Złota Nuta w Biszczy powstała w 2006 roku.
Dzięki zaangażowaniu jej członków, systematycznej pracy, przy wsparciu finansowym władz gminy z wójtem Zbigniewem Byczko na czele, podtrzymuje działalność, rozszerza repertuar i podnosi swój poziom. Jest orkiestrą wielopokoleniową, ostatnio w nieco odmłodzonym składzie. Dla wspierania jej działalności w 2010 roku powstało Stowarzyszenie Orkiestry Dętej Złota Nuta, którego prezesem jest jeden z założycieli, Wiesław Szkoda. Swoim repertuarem uświetnia uroczystości państwowe, gminne i parafialne. Występuje też na imprezach komercyjnych na terenie sąsiednich gmin i powiatów. Kapelmistrzem od początku powstania orkiestry jest Ryszard Jeleń. W wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej Złota Nuta usłyszymy następujące utwory. The Lion King, Sobótka, Swing Polka, Lornetka i Holiday in Rio. Zapraszamy. Thank you.
Thank you.
razy na 30 minut w ciągu 10 minut, korzystając. Nie, dla mnie to jest śmieszne. Ale tak samo, ale to samo. Ale dla mnie to jest śmieszne. Ludzie do tego oryginalne gminie. Ja to przyjeżdżam, zostałem w jednym miejscu. Ja to Thank you.
Wielkie brawa dla Gminnej Orkiestry Dętej Złota Nuta w Biszczy. Proszę Państwa, jeszcze raz. To był ostatni koncert dzisiaj, niestety. Za chwilę burmistrz Tarnowrogo wręczy dyplom. I za chwilę burmistrz Tarnogrodu zamknie nasz drugi kresowy festiwal orkiestr dętych. Dziękujemy bardzo Państwu za przybycie. Przede wszystkim dziękujemy orkiestrom. Wielkie brawa dla orkiestry na scenie i dla wszystkich dzisiaj prezentujących się orkiestr. Dziękujemy orkiestrom, muzykom, kapelmistrzom, kołom, animatorkom, strażakom, eksploratorom. I wszystkim Państwu za to, że zechcieliście spędzić z nami to piękne lipcowe popołudnie. Proszę burmistrza o zamknięcie festiwalu. Szanowni Państwo, Pani Monika powiedziała wszystko w związku z tym, co się nad nami może za chwilę dziać. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za przybycie. Dziękuję ślicznie organizatorom za poświęcony trud. I drugi kresowy festiwal orkiestr dętych w Tarnogrodzie uważam za zamknięty. A jednocześnie zapraszam Państwa już za rok na trzeci festiwal kresowy. Dziękuję i do zobaczenia.